Teraz pokażę Wam, jak dojść ze stacji S-Bahnu Savigny Plac do apartamentu przy Leibnizstrasse. Kierujemy się do wyjścia ze stacji w stronę Kantstrasse, Schlitterstrasse. Czyli jeżeli przyjedziecie Państwo z dworca głównego Hauptbahnhof, należy pójść do zejścia w kierunku Kronenburg. Wychodząc ze stacji skręcamy w prawo. Następne duże skrzyżowanie to będzie Kantstrasse i tu skręcimy w lewo. Jesteśmy przy skrzyżowaniu Schlitterstrasse i Kantstrasse. Przechodzimy w lewą stronę. I jesteśmy na Kantstrasse. Tą ulicą idziemy aż do skrzyżowania z Leibnizstrasse, to jest jakieś 150-200 metrów. I na tym skrzyżowaniu będziemy skręcali w prawo. Już w Leibnizstrasse, czyli tam, gdzie znajduje się nasz apartament. Dochodzimy do skrzyżowania z Leibnizstrasse. Tu zwrócę Państwa uwagę na jedno fajne miejsce. Polecamy ten kebab. Można nam smacznie i tanio zjeść. I jesteśmy przy skrzyżowaniu Kantstrasse z Leibnizstrasse. Tu już Leibnizstrasse. Stąd macie Państwo jakieś 100 metrów do naszego apartamentu, a po lewej stronie znajduje się supermarket Aldi.